No witam. Dawno nie było przeglądu moich roślin. Ładnie wszystko podrosło. No to trzeba się pochwalić. Mój nowy nabytek, co już był, Waszyngtonia, filiferka. Już jeden liść ładnie puściła. No i kalidorki. Brisbamensis. Oczywiście. To jest alokazja, który nie wiem jak ma, jak się nazywa, bo ma łodygi czerwone. Może ktoś się spotkał z taką, to niech napisze nazwę. Znowuż kalidorka. Kolokazja yellow. Ładnie, ładnie liście wybarwia, ten nie wiem. No nie, no co niektórych. Alokazja King Max. Alokazja Kuchenmask. Też ładnie, myślałem, że po nie idzie. Od krzycha jeden bananowiec owocujący, już tam nawet nie wiem nazwy. Ładnie moja alokazja Dragstar. Proszę, jak pięknie. Pięknie wygląda. Myślę, że w tym roku pokażę, co potrafi. Następny banan owocujący, który już czeka na wsadzenie do szklarni. Ta coś słabo, to jest alokazja Sumo. No ale myślę, że jeszcze da radę. Następna chyba jakaś kalidorka, jak się nie mylę, na pewno. Gunerka oczywiście. Przyjęła się. A tu moje makrochizy. Jedna. No i drugie moje, tylko nie wiem, czy to będą Borneo, czy nie. Zobaczymy, przekonamy się. Gagena. No i resztę idziemy teraz dalej do tych większych. Oczywiście zasadzenia jak w tamtym roku. Basioki, bo ładnie wyglądało. I kanna Musa Folia Grande. Kolokazja Gigantea, też chyba kalidorka, Basio, raczej ten Maureli, też ładnie idzie. Zauważyłem, że one ładnie rosną, jak są w gęstwinie. Z tyłu jest kanna Stuttgart, no i Basio, już ze 3 metry ma, zobaczymy. Coś dopiero teraz zaczęły rosnąć, jak się zrobiło ciepło w nocy. Illustrit. Też kalidorka. No i fajnie idzie Maureli Montebelli. Taki malutki, ale ładnie jest do góry. Zobaczymy jak podrośnie. No i kolokazje Gigantea. Piękne liście mają. Pinkina zimowana. Zobaczcie jak pięknie. Tak gęsto, jeszcze nie widziałem. Jedna przy drugiej. To naprawdę to jest, można nazwać, że zarasta mi cały, no tutaj to wszystko wsadziłem. Bardzo impansywne. No wszędzie tego. Tiger Street. Strip. Też ładnie. Zobaczcie jakie liściory. Odorka. Tutaj jest Musia Cavendish, też owocujący, czeka na szklarnię. To nie wiem jak ta czarna kolokazja się nazywa. Emerald Mist, też zobaczcie jakie liściory, pięknie idzie. No i te moje największy Maureli coś stoi w miejscu. Widzę, że teraz dopiero zaczął jakiś jeden liść puścić, nie wiem dlaczego. A tutaj zielony. To samo. No, może jeszcze troszkę sezonu jest, pokażę. Kolokazja Paradise od Piotra. Bardzo piękna. Kolokazja, raczej ten kanna. Bardzo piękna. Będzie wysoka. Zobaczcie, jaka jest. Duży liścior. To jest kolokazja. Ale nie pamiętam, to jakaś inna odmiana.
i brugmansje, ale jeszcze nie kwitną. Nawet nie wiem, czy kwiaty jakieś mają. I możemy z drugiej strony, bo słońce nie będzie widać. Maureli w donicy naprawdę sobie radzi. A tutaj mamy kannę, tą zieloną, co mówię, że to jest musafolia zielona. Na pewno inaczej się nazywa, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda, jakie duże liście ma. Jak basjok. Maureli. No i zobaczcie. Alokazja. Brisbamensis. Co tydzień jeden liść. Zobaczcie, jak to idzie. Ona już ma z metr przeszło. Na wiosnę wyciąłem tylko dwa kwiaty, bo stała. Kwiatowca szła. Wyciąłem i teraz zobaczcie, był jeden, a ma odrostów całą masę. Jakby ktoś chciał, mam dużo, dużo, dużo sadzoneczek. Mogę się podzielić. Pinkina następna w gruncie zimowane. Aż grubo. Tu Maureli jakiś taki niskopienny. Musafolia. Tu też kupiłem Sigimensis. Ale dopiero się rozwija. A tutaj mam kannę Kleopatrę, ale skłącza w tamtym roku było czerwone no zaznaczyłem sobie, wsadziłem. Zobaczcie, cała czerwona, jakie piękne kwiaty ma. Tylko jeden kolor czerwony. Ale naprawdę pięknie też wygląda. O, tutaj ta to mi za kurczę, zapominam. Zaczynają kwitnąć. Maureli. Też Brisbamensis. No i ta Marilla moje. W tym roku doczekam się. O, jeszcze wam pokażę, wsadziłem, nie wiem skąd się wzięły kabaczki. Jak pięknie rosną razem z kannami. No i tam Marillo. Już ma takie owoce. Myślę, że się w tym roku doczekam. Szybko teraz z tej strony. Brugmansia, właśnie. Gdzieś mi ucieka cały czas z języka. Ale to nie jest ta pachnąca zwykła. Czerwona nawet sam nie wiem. Nie, żółta powinna być. Może i czerwona. Zobaczcie teraz z tej strony, jak ładnie wygląda. Piękna. W zimowaniu bez żadnych problemów zimuje. Nawet we wodzie trzymałem, tak jak kolokazję na macie grzewczej. Nie ma żadnego problemu. Chyba najlepiej zimująca alokazja, jaką mam. Piękna. Maureli zielone. No mówię, coś sabon, ale myślę, że jeszcze pokażą, co potrafią. Kanny Stuttgart. O, tu też nawet mam tą dużą gigantę kolokazję. Basioki. No i oczywiście wszędzie, zobaczcie, wszędzie są posadzone alokazje Brugmansis. Tu następna, o jaka, zobaczcie, jaka piękna. Nic z nimi, malutkie powsadzane, zobaczcie, jak sobie radzą pięknie. No, następna. I co mówię, co tydzień jest jeden liść. Przechodzimy teraz na taras. Też kalidorka
Ta pierwsza z moja stara, z pnia porozsadzana, bo coś się z nią wydarzyło. Taturka pachnąca, ale też nie widzę, żeby coś tutaj. Taturka. Brugmansia. Stanowisko wędkarskie. No i moje juki. Juka zwykła. Rostrata. Bardzo pięknie rośnie. Kordylina australijska, czerwona. Nie wiem, jak się nazywa ta w paski. No i proszę, zobaczcie. Pięknie wygląda. Bardzo dużo. 2 lata ma. Nie, dwa, może 3. A ma z donicą z 1,5 metra. Monsterka. Mam zamiar ją wsadzić w szklarni. W narożniku, żeby rosła cały czas. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. No, moje kanny, ale muszę przejść z drugiej strony, bo jest słońce. Bardzo ładnie. Dobre stanowisko. Z drugiej strony też. Stuttgart. Musafolia. Znaczy, większość mam musafolii, bo lubię duże, wysokie. Stuttgart, tak jak tu, dosyć fajne stanowisko, bo lekko nie popali. Tu jest cień, no, łapie tylko w ostre południe troszeczkę słońca i nie jest popalona, ale te, co są na słońcu, to już wiadomo, liście mają troszeczkę spalone. I musafolia. Idziemy do cytrusków. I Waszyngtonia. Robusta, też ładna. Ale coś słabo. Zaznaczyłem tutaj na liściu. Gdzieś tutaj kreseczkę strzeliłem. I nie widzę, żeby dalej wypuszczała. Moje. To są chyba filiferki. Z nasionka. Ale też ładnie. Ładnie rosną. No i moje cytruski. Po nawałnicy już je doprowadziłem do stanu użytkowania. Ale wreszcie znalazłem środek natarcznika. Powiem wam, że chemiczny oczywiście, nie jakiś tam ekologiczny, bo to się nie da tarcznika ekologicznie pozbyć. Prysłem raz i już jest po tarczniku. Wczoraj był prysznięty, dzisiaj wszystko odpada. Naprawdę, jakby ktoś chciał, to proszę pisać pod komentarzem, w komentarzach to podam nazwę, bo teraz nawet nie pamiętam, bo to wiadomo jakaś nazwa, ale naprawdę miałem zapakowane calutkie liście, gałęzie, wszystko było. Nawet tutaj widać na gałązkach. Zaatakowało mnie strasznie, nie mogłem sobie dać rady, no ale już jest po. Naprawdę bardzo skuteczny. Owoce, cytrusy, cytryny, kumkwacik, pomarańcza. I dalej kanny. Następne mówię poletko. Jeszcze rzut na cytrusiki. Jak się pozbędę tarcznika, to coś z Kierniewicka słabo. Nie ma owoców, ale podlałem potasem. Zobaczymy. Powinno pójść. Tu też liście zaczęły mi żółknąć. Magnez, żelazo. Tu też podałem, bo zaczęły żółknąć liście. Magnezu, żelaza powinno. Następne młode powinny już być ładnie zielone. Pomelo. Już jakie piękne owoce ma. Sporo w tym roku. Muszę parę zerwać, bo za dużo i nie utrzyma tyle. Następa na kępakan. A tu też Xanthosoma wieloceum. Stuttgart. No, mówiłem, tu na słońcu już widać po kwiatkach.
bardzo wysoki. I moje trawy pompasowe razem ze sącznikami. Przejdziemy teraz do Gunerki. Przechodzimy przez moje tunele, przez trawy do Gunery. Jak się do niej dostać? Mamy ją. No naprawdę w tym roku wielka. Trochę, jak teraz było sucho, przyłapało ją. No ale muszę wykopać tą sadzonkę. Zobaczcie, wszystko jest nad wodą. Muszę, ta będzie do wykopania w tym roku, bo nawet już nie ogarnę, żeby je no przykryć po prostu. Ta będzie wykopana do kastry. Znaczy no, pewno u niektórych są wyższe, u mnie nie rośnie jakoś na wysokość bardzo. Nie wiem dlaczego. Muszę te liście sobie pomóc. Ale liściory ma bardzo duże. No to co, do następnej realizacji.